Cześć, witam serdecznie wszystkich oglądających mój film. Kolejny film z serii Zrób to sam. Tym razem bohaterem dzisiejszego filmu będzie budzik kwarcowym mechanizmem. Powiem wam tak, jak to moja babcia mówi, niezły z ciebie marnisz, no bo faktycznie popsułem ten budzik. Upadł mi na ziemię i przestał chodzić, coś tam w nim lata. No i postaram się go dzisiaj rozkręcić, zobaczyć co się uszkodziło. Jeżeli chodzi o naprawę tego budzika, szanse marne, daje jakieś może 20-30%, że coś się z tym budzikiem jeszcze uda zrobić, naprawić. Ewentualnie taki budzik trzeba będzie zutylizować, ale już to nie jest pierwszy budzik, który się popsuł, tego typu właśnie kwarcowy. Jeden z moich poprzednich budzików, który się popsuł, po prostu mu wypadły wskazówki. Tutaj wskazówki się trzymają na swoim miejscu, więc duża szansa, że jeszcze się go da naprawić, jeżeli mechanizm nie uległ uszkodzeniu. I co ja robię z takimi przeważnie budzikami? U mnie takie budziki kończą na szczelnicy, więc są wspaniałym celem. Ale zanim ten budzik podzieli los tego poprzednika swojego, no to jeszcze dzisiaj postaram się zajrzeć i zobaczyć, co tu się popsuło. No wiadomo, upadł na ziemię, więc prawdopodobnie nie da się już naprawić, ale dobra. Zobaczmy najpierw. To jest taki jakiś standardowy taki budzik, jak to na jakichś tam pokazach. Zdaje się, że byłem na jakiejś wycieczce w Malborku. Tam był jakiś pokaz, czyli wycieczka połączona z jakimś pokazem i takie budziki w prezencie dawali w ładnym kartoniku. No ale powiem wam, że w mojej kolekcji jest dużo zegarków. No tak, ja wszystko zbieram, to fakt. Mam też kilka budzików, takich starszych, kwarcowych, tak jak ten. Mam jeden fajny zegar, taki kominkowy, z mechanizmem od czołgu T-34. Dobra, słuchajcie, żeby nie przedłużać, sam jestem ciekaw, zacznę może od... Tutaj jest bateria. Bateria jest... Tam wszystko lata w środku, ale zobaczcie, bateria się przesunęła. Dobra, spróbuję włożyć baterię na swoje miejsce. No niestety, nie działa. Dobra, słuchajcie, wiecie co? Żeby nie przedłużać. Dobra, już baterię mogę wyjąć. Dobra, trzeba to rozkręcić wszystko i po rozkręceniu zobaczę, co tam się mało, co się popsuło, bo na pewno coś się popsuło. Zabieram się za odkręcenie tych wkrętów, co tutaj są, żeby nie zgubić. No właśnie zgubiłem. Właśnie ten pierwszy wkręt mi wypadł tu gdzieś na dywan. Dobra. Może go znajdę później, może nie. Dobra, nieważne. Może nie będzie ten wkręt już potrzebny, jeżeli nie naprawię tego budzika. Dobra, teraz żeby drugiego nie zgubić. Kurczę, bo będą mi jaja. Najlepiej sobie... O, jakieś takie pudełeczko. Szkoda, że wcześniej tego pudełeczka nie wziąłem. Dobra. O! Nie działa, dobra. Dobra, teraz mam tak. O, ok. O! Coś tu chodzi. A! Już wiem, co się stało. Się wyłamało tutaj. Te plastiki się wyłamały. Czy ja... Ten plastik tutaj w środku był na tyle kruchy. Jak to było tutaj? Tutaj się ułamał po prostu. No dobra. Ale jak włożę baterię i przytrzymam blaszkę, czy on będzie działał? Tyka. Nie ma co prawda sekundnika tutaj. No jak w większości budzików,
Nie wiem, czy słychać. Ale wiecie co? To nie będzie działało, bo tutaj akurat ten plastik, co się urwał, on z tej strony trzymał ten biegun dodatni, który się stykał, właśnie ta blaszka z tym biegunem dodatnim baterii się. Czyli co? Budzik na szczelnicę? No nie, słuchajcie, on działa, tylko trzeba zrobić tak, żeby bateria miała dobry styk i przy jakimś przechyleniu, postawieniu w ten sposób, żeby to się nie wyłączało. Lutowanie? Nie. Lutowanie nie, bo słuchajcie, bateria jest wymienialna, więc co z tego, że ja tu zlutuję i prawdopodobnie no taka bateria wystarcza gdzieś na około roku czasu, więc co z tego, że po roku czasu będę musiał znowu tutaj odlutowywać, przylutowywać, więc lutowanie nie. Przyklejenie tego plastiku też absolutnie no nie ma to sensu najmniejszego, bo to jest kruchy plastik, a co dopiero przyklejone. Co by to można było zrobić? Wiecie co? Mam pomysła. Najważniejsze mieć pomysła. Tutaj w tym miejscu, ja Wam pokażę z bliska. Zobaczcie, tutaj w tym miejscu jest przestrzeń. Tutaj w tym miejscu jest ta blaszka. Coś tutaj włożyć takiego w to miejsce, tą przestrzeń wolną, żeby dociskało tą właśnie blaszkę i to trzymało wszystko się na miejscu. Na tyle ciasno, a na tyle też luźno, żeby po prostu można było wymieniać tą baterię co jakiś czas. W ten sposób. Najprostszym materiałem będzie kawałek drewna, tak Wam powiem. Zaraz tutaj zmierzę tą przestrzeń odtąd dotąd i utnę taki kawałek drewienka, żeby tutaj włożyć w to miejsce. Dobra, zobaczmy, ile to jest centymetrów. 1,5 centymetra, licząc od tego do tego mechanizmu w środku, to jest 1,5 centymetra. Dobra, 1,5 centymetra. Teraz tak, w głąb tutaj, no nie całkiem w głąb, 2,5 cm, około 2,5 cm. To tak, 1,5, 2,5 cm. I teraz tutaj może być na całą długość nawet, no, żeby to wszystko ciasno tutaj się trzymało. 8,2 mm. No dobra. Zaraz sobie zapiszę te wymiary. Zrobiłem sobie taki mały rysunek techniczny, jak to powinno wyglądać w środku. Mam taką deseczkę. No i z tej deseczki zamierzam to zrobić, ale powiem Wam już, mam inną koncepcję. Po co tutaj docinać na całą długość, tym bardziej, że tutaj w środku, zobaczcie, to jest taki, o, widzicie? Taki plastik, który będzie przeszkadzał, żeby to równo spasować, więc mój pomysł jest taki, na razie przymierzę tylko, żeby tą deseczkę tutaj, o, zobaczcie, wcisnąć. No, wchodzi dosyć ciasno, zobaczcie, o, widzicie? I teraz nie za nisko, nie do końca wsuwać, z tego względu, że musi być mała szpara, żeby po prostu przy zamknięciu tej pokrywki, żeby to wszystko tutaj się zmieściło. Więc około, dobra, sobie zrobię tak. No myślę, że tyle starczy. Teraz biorę długopis. Jeszcze raz czekajcie. Najważniejsze dobrze to zmierzyć, żeby nie było lipy. Jak dobrze dotnę, no to nie będę musiał później nic dopiłowywać. Drewno ma ten plus, że łatwe jest w obrabianiu, więc tutaj nie ma problemu, jeżeli chodzi o drewno. Ok, zobaczcie. Teraz tak, zaznaczam sobie do ucięcia. Dobra, mamy tutaj już zaznaczone. A mogę z każdej strony w sumie zaznaczyć sobie.
Ok. I teraz udaję się na imadełko i biorę sobie po prostu piłę do drewna i sobie ucinam właśnie taki kawałek drewna i zobaczymy, jak mi to wyjdzie za chwileczkę. Deseczka już umocowana w imadełku. Standardowa piłka do drewna. Ok, gotowe. Dobra, teraz sobie trzeba przymierzyć. Jak to wyszło? W najgorszym wypadku trzeba będzie jeszcze pilnikiem dopiłować. Ok, dobrze wyszło. Dobra, przymiarka tej pokrywki, bo to musi wszystko wejść na swoje miejsce. No to tak ma być. Aha. No, troszeczkę musi być niżej. Niestety nie wyszło tak fajnie. Nie wyszło tak fajnie, jakby to się spodziewał człowiek. Trochę jest tu krzywo. Dobra. Trzeba będzie pilnikiem trochę podpiłować. Kurczę, ja mam tutaj chyba tylko taki pilnik. Okrągły. Trochę nie bardzo. Nie mam płaskiego pilnika tutaj. No tak, w garażu mam pilniki płaskie. Dobra, spróbujemy tym trochę. Jak takim pilnikiem, to najlepiej w ten sposób. Kolejna przymiarka. Ok, pasuje idealnie. Teraz jest dobrze. Przecież to tylko budzik, kurczę. Na wystawę to nie pójdzie. Strzelać z tego też nie będę. Najwyżej do tego, jak się popsuje. Dobra. Teraz pozostaje tylko posprzątanie tutaj. Zawsze swoje stanowisko pracy trzeba posprzątać. Jak się skończy. No dobra, najwyższy czas zakończyć tą śmieszną naprawę. No słuchajcie, no, naprawa może śmieszna, ale liczy się efekt, żeby to działało tak jak działało do tej pory. Dobra, pyk, tyka, tyka, dobra, jeżeli tyka, dobra, zakładamy to z powrotem, pyk. Pyk. Zobaczymy jeszcze, czy on budzi, bo to jest bardzo istotne, żeby on budził, bo to jest budzik. Zobaczymy właśnie, czy on budzi. Działa. No dobra, gotowe. To tyle, jeżeli chodzi o taką śmieszną naprawę takiego budzika. Najważniejsze, że udało się naprawić. No widzieliście, kawałkiem drewna. No niestety, jakby tutaj coś było uszkodzone w mechanizmie, no to niestety taki budzik się już nie nadaje do naprawy. Zresztą pewno koszt zakupu takiego nowego budzika to jest kilka zeta. Więc tutaj jakiekolwiek uszkodzenie tego mechanizmu powoduje to, że taki sprzęt po prostu trzeba wyrzucić, zutylizować. Więc taki śmieszny może troszeczkę film, no ale powiem Wam, bardzo często się mi zdarza, że naprawiam takie śmieszne nawet rzeczy, niewiele warte. To nie jest sztuką coś wyrzucić, kupić nowe, tylko jest sztuką właśnie zrobić tak, żeby to urządzenie nam służyło dalej.
I po prostu matka Ziemia nie ucierpiała, że zasypujemy ją kolejnymi śmieciami. Jeżeli taki śmieszny filmik o naprawie budzika Wam się przyda, to łapka w górę. Będę wiedział, że było warto to pokazać. Dziękuję wszystkim za subskrypcje, które otrzymuję. Nie zapomnijcie kliknąć dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia o moich najnowszych filmach, które niebawem się pojawią. Pozdrawiam wszystkich, życzę miłego dnia. Cześć!